Cześć, cześć, Auryczny Tarot i Aura Tygodnia od 7 do 13 grudnia. Tym razem dla wszystkich znaków Zodiaku w aspekcie prognozy na przyszły tydzień dla wszystkich z Was, taki może bardziej okrojony niż ten horoskop mój wyboru, ale każdego tygodnia, słuchajcie, będziemy sobie robić właśnie taką odsłonę. Mam poczucie, że jednego tygodnia będzie to właśnie horoskop wyboru, drugiego może będzie to horoskop dedykowany Waszym poszczególnym znakom Zodiaku, aby się wszyscy mogli gdzieś tutaj w tej energii odnaleźć. Dzisiaj czytanie wspomagane oczywiście kartami Tarota, ale przede wszystkim skupione na czakrach, a więc prognoza z kart Oracle, która dodatkowo sygnalizuje, pokazuje również kierunek tego, co w Was wymaga wzmocnienia na ten tydzień, gdzie być może powinniście skupić swoją uwagę lub czego nie czynić, czemu się również nie poddawać, aby ta energia z Was nie uciekała, tylko była spójna, była cały czas w tym właśnie przepływie. A więc dziś wędrówka Waszej duszy, dokąd będzie podążać. W aspekcie kierunku tego tygodnia, emocji Wam towarzyszących, wyzwania do pokonania i na koniec tego, co w Was być może przyblokowana, więc która czakra będzie się chciała pokazać jako przyblokowana, co z nią również należałoby zrobić lub na czym skupić uwagę, jeżeli chodzi o wzmocnienie siebie, aby tej wibracji nie uszczuplać. I co? Jak zawsze zapraszam Was do komentarzy i do tego, żebyście subskrybowali kanał, jeżeli czujecie ten klimat, jeżeli czujecie również ten kierunek. Lecimy, patrzymy, ściskam, pozdrawiam, moc pozytywnej energii przesyłam. Do zobaczenia w czytaniach już dedykowanych Waszym poszczególnym wibracjom. I zobaczmy, drogie lwy, co dla Was na ten czas, a więc 7-13 grudnia w aspekcie kierunku tego tygodnia, emocji, wyzwania do pokonania i blokady. Co można z nią zrobić, jak można sobie pomóc? Tak tygodniowo, no bo pamiętajcie, nie jest to czytanie rozbudowane, jest to czytanie tylko tygodniowe, również ogólne. A więc zobaczmy. Pamiętajcie, żeby czytać, patrzeć szerzej na to, co się dzieje, a więc tam, gdzie się pojawi na przykład blokada dla Was, też odczytajcie to dwuaspektowo. Oczywiście jako propozycja, afirmacja tego, co dobre, a nie to, co negatywne, ale również miejcie takie, no wiecie, dajcie sobie, patrzcie na znaki, ponieważ tutaj czytanie jest dla Was wszystkich. A więc dla jednych blokady się mogą rozwiązać, dla innych te blokady mogą po prostu się w tym aspekcie bardziej koncentrować, na nim skupiać. No i przekładać także na to, co jest i wyzwaniem, i emocją. Miejcie tego świadomość. Kierunek tego tygodnia dla osób, które się urodziły między 23 lipca a 22 sierpnia i także osób, które w energii lwa mają swoje wpływy astrologiczne, a więc lew. I tydzień od 7 do 13 grudnia, jaki będzie miał kierunek? Jakie emocje będą Wam towarzyszyć? Co jest wyzwaniem do pokonania dla lwów na czas od 7 do 13 grudnia? I gdzie jest blokada w tym tygodniu? Gdzie ona się u Was pojawia? Pod spodem macie energię również czakry gardła, a więc niecierpliwości. Może są wśród Was osoby, które za szybko mówią, albo no, za szybko chcecie dążyć do celu, za szybko coś chcecie, może za mało wykazujecie właśnie, dajecie czemuś czasu. Ten tydzień dla Was to kierunek pasja, a więc niektórzy będą szukać tej pasji, inni na tą pasję będą sfokusowani. Ta pasja to nie tylko, słuchajcie, działania kreatywne, to nie tylko to, co jest dodatkowym Waszym zadaniem, ale to jest serce włożone na przykład w Waszą pracę. A więc żeby czuć tą pasję, żeby czuć również spójność z ludźmi wokół Was, Waszym osobistym apetytem na życie. A więc tutaj to jest Wasz kierunek, aby go odczuwać, aby dać się zaskoczyć miłym sytuacjom, aby być również miłym, być może dla innych, aby mieć, czuć siłę tego, co Wam jest przeznaczone. Niektórzy mogą odczuwać pewne, no właśnie, niedobory z tym związane. Możecie wręcz odwrotnie patrzeć na pewne sprawy poprzez
brak tej spójności poprzez trudności na przykład w relacjach z innymi, a role, które pełnicie tutaj na Ziemi, one mogą gdzieś tutaj mieć jakąś, słuchajcie, historię deficytową na przykład dla niektórych. Być może ze względu na tą niecierpliwość, że musicie na coś czekać, że ktoś Wam każe na coś czekać i czujecie z tym związany dyskomfort, jakiś taki niekiedy żal, jakąś taką, słuchajcie, frustrację. Emocje Wam towarzyszące to przede wszystkim poczucie, że coś jest Wam przeznaczone, tak pozytywnie, jak i negatywnie. A więc mówiąc inaczej, możecie odczuwać w tym tygodniu akcent przeznaczenia, tego, co Wam serce podpowiada, również co jest Wam przeznaczone, w którą stronę Was ciągnie, w którą stronę Was odpycha, co Was chroni, co Was gdzieś wystawia na jakieś próby. To, co jest ideą tego kierunku, to prawdziwa miłość, zajmowanie stanowiska w sposób autentyczny, poczucie głębokiego zadowolenia, umiejętności dokonywania zmiany, wiara w to, w co walczycie, o co walczycie. A więc tutaj duża siła Waszego przekonania, spójności, integralności w Was również, tej emocjonalnej, aby czegoś dokonać, tak? Aby też poczuć właśnie tę już wspomnianą pasję, radość, czy tworzenia, czy trwania w tym miejscu, gdzie jesteście, aby ono dawało Wam spełnienie, aby ono Was nie destabilizowało, aby nie wpływało na Was niechęcią. To jest konieczność, abyście uznali swój triumf za swoją radość, albo to, co wokół Was się dzieje, że jest Waszą wygraną. Żebyście nie dopuszczali faktu, że jest to trudne, że jest to złe. Każdy z nas ma, słuchajcie, w sobie czarno-biały świat. Każdy z nas ma w sobie czarno-białe podejście. I może są wśród Was osoby, które muszą się otworzyć na to, że coś jest pomiędzy, że gdzieś tutaj nie wszystko musi być takie właśnie. To przeznaczenie Wam tutaj proponowane oznacza triumf, oznacza powstanie, spowiedź taką, mówiąc w cudzysłowie, przed samym sobą, albo pozbycie się tego, co jest właśnie poczuciem winy, nieobarczaniem siebie, posłuchaniem wewnętrznego głosu także. Dla niektórych związanych z pełnią, miłością, nadzieją, brakiem poczucia tego, że coś Was zawodzi, że coś Was również wodzi gdzieś na pokuszenie, że nie jest dla Was autentyczne. Rozpoznanie i niekiedy wyjście dzięki sercu, bo to jest Wasze serce, to jest Wasza emocja, która potrzebuje właśnie tego, tej spójności, łączności z całymi Wami, nie tylko w jakimś aspekcie. Dodatkowo pokazała Wam się jako wyzwanie, to faktycznie na ten tydzień karta serca. Karta czakry serca, a więc tego, co jest bezwarunkowym dawaniem, bezwarunkowym otrzymywaniem, autentycznością, akceptacją, relacjami międzyludzkimi. I te relacje Wam się tu pokazały jako mądrość, jako umiejętność także wybrania spośród tego, co jest nie dla mnie lub co jest dla mnie. Niekiedy to zaproszenie kogoś do siebie, aby ktoś Wam otworzył nowe, być może drzwi, wykreował coś dla Was bardziej. To jest zieleń ziemi, która przynosi mądrość, cierpliwość i akceptację. Serce Wam pokazane tutaj, jest w nim głęboka potrzeba tego, żeby pójść naprzód. I radzona jest Wam również otwartość. Radzona Wam jest również moralność w tym wszystkim zachowana. Pewne trzymanie się również konkretnych zasad. Ale umiejętność także ich do określania względem tego, co jest Wam potrzebne. A więc tam, gdzie musicie się uradować, ucieszyć, chociaż nie czujecie tej radości, zróbcie to. To podwyższa Wasze wibracje. Nie hamujcie tego. Nie powodujcie, sami może nie stawiajcie sobie pewnych barier, czy też nie bójcie się tego, że odczuwacie różne stany w sobie. To jest również droga do tego, co jest Waszą mądrością. To jest także droga do tego, żeby coś przezwyciężyć, żeby coś udźwignąć, żeby sobie poradzić i uzyskać stabilizację. Widzę tu wśród Was osobę, która ma jakąś zawieszoną relację. Gdzieś ta relacja się oddaliła. Gdzieś to uczucie na chwilę się zastało, zamknęło, odizolowało. Ta izolacja również jest tutaj dla Was blokadą, a więc może faktycznie ten tydzień chcę Wam powiedzieć, że pewne rzeczy tutaj na poziomie czakry gardła nie będą możliwe do przebrnięcia. Czegoś nie będziecie mogli powiedzieć lub czegoś nie będziecie mogli wyrazić, zwłaszcza samych siebie być może, albo będziecie się specjalnie właśnie od świata izolować. To jest czakra gardła, a więc są wśród Was osoby, które może muszą coś powiedzieć. Może musicie się w tym tygodniu z kimś skomunikować. Być może musicie to zrobić również
w przekonaniu takim nie tylko emocjonalnym, ale na poziomie pełnionej przez siebie roli, tego, co jest relacjami, tego, co jest wzajemnością, także świadomością samego siebie, a więc odczuwaniem. Radą dla Was na ten tydzień jest jaśmin w zapachach, mięta pieprzowa, kolor turkusu, niebieskiego błękitu, a więc z minerałów, chociażby turkus, akwamaryn, fluoryt. Połączcie się z tą energią, która Was otwiera, która daje Wam tę mądrość, która Wam pozwala, żeby Wasze serce się pogodziło niekiedy albo scaliło z tym, co jest właśnie wrzuceniem Was na zupełnie wyższy poziom tej samoświadomości, niekiedy prawdy, a niekiedy odcięcia się, jak u Archanioła Michała za pomocą ostrego miecza, który Was odcina od problemów, który przywołuje Wam, mówiąc inaczej, rozwiązania, który także wypełnia niekiedy jakąś pustkę. Poprzez to, co jest właśnie energią akceptacji. Ale musicie czuć do tego przekonanie, musicie związać się spójnie ze sobą tu w ciele, aby chcieć to zrobić. Zwróćcie uwagę na swoją seksualność w tym tygodniu. Gdzie ona zmierza? Jaki macie apetyt? Także na to życie właśnie, na te właśnie zmiany. Powiedz, wyraź, skontaktuj się, połącz, wyjaśnij. Uzyskaj tę pewność, drogi lwie. Otwórzcie się na to również, co jest komunikacją międzyludzką, aby uzyskać mądrość dla swojego serca, aby zaspokoić pewną niecierpliwość. Tym kolorem się otaczajcie, aby Was, no właśnie, gdzieś nie pchało, nie gnało, żebyście umiejętnie również słuchani, byli w tym, gdzieś być może zaangażowani, może ktoś starszy chce Wam coś powiedzieć w tym tygodniu bardzo ważnego. Dajcie swoim myślom skoczyć na zupełnie inny poziom. Wykażcie szacunek. Niekiedy do tego, co jest pewną transformacją, tym właśnie tu poczuciem przeznaczenia, a niekiedy uczeniem się na własnych błędach. Na ten tydzień również karty sugerują, abyście nie martwili się właśnie tymi dysproporcjami. Dlatego, że im szybciej zrozumiecie sens tej sytuacji, im szybciej dotrzecie do tego, że nie macie na to wpływu, że pewne rzeczy po prostu idą do przodu, pewne rzeczy się zmieniają, pewne rzeczy Was również w ten sposób ukierunkowują. Bo ten tydzień dla wszystkich z Was może pokazywać, jak i w jaki sposób wyrażam siebie poprzez to, co jest moim przeznaczeniem, ustaleniem pewnego planu, widzeniem także bardziej okazałym, aniżeli czarno-białe. A więc czy to, gdzie jestem, jest moją pasją? Czy to wprowadza we mnie niepokój? Czy ja jestem zadowolony z tego, co się dzieje? Czy działam dla swojego serca, czy wbrew jemu? Pozwólcie się zaskoczyć. Dajcie się energii, poddajcie się energii tego, co jest pozytywne poprzez cierpliwość wykazaną. Może w stosunku do kogoś, a może w stosunku do nowego kierunku, który sobie założyliście, który ma Was zadowolić, który ma Wam dać poczucie bezpieczeństwa, spełnienia, ale może on musi poczekać albo gdzieś spojrzeć, musicie na coś od zupełnie innej strony, ale nie od strony lęku i nie od strony jakiejś iluzji, ale prawdziwego zaangażowania, prawdziwej pasji, prawdziwego przebicia się z tym dla samego siebie. Ciężką pracą niekiedy, nie zrażając się tym, ale podejmując decyzję, idąc, sięgając po to, o co być może wielu się bije, słuchajcie. Wszystko zależy od Waszej dyspozycyjności, wszystko zależy również od tego, z jaką prawdą i wyciszeniem wewnętrznym, a więc może tym przekonaniem, właśnie tą mądrością, patrzycie. W tym jest Wasza siła, aby być pewnym siebie, aby znać również pewny kierunek. Nie działać po omacku, słuchajcie, dla niektórych, a już tym bardziej nie działać popędzany czasem. A więc ochronnej i wzmacniającej aury tego tygodnia dla Was, drogie lwy. Dajcie znać w komentarzach. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Trzymajcie się. Hej!